Gdy dotarliśmy do Eulalii, pogoda była akurat chwilowo bardzo ładna. Nie było czasu na zwlekanie. Gdy tylko dopłynęliśmy, odebraliśmy zarezerwowany skuter i jeszcze tego samego popołudnia ruszyliśmy na niewielką przejażdżkę. Przeszukując internet w poszukiwaniu ciekawych miejsc, trafiliśmy na informację o farmie Can Muson, która jak się wydaje otwarta jest całorocznie. Postanowiliśmy się tam wybrać na późny lunch. Przede wszystkim już od bramki staje się oczywiste, że nie jest to miejsce, w którym należałoby się śpieszyć. Zdecydowanie warto mieć chwilę, aby spokojnie usiąść, wytarmosić psa, popatrzeć na ptactwo, poczekać aż napar w dzbanuszku dobrze przejdzie i powygrzewać się na słońcu. Farma oferuje dość proste, ale bardzo smaczne jedzenie, w większości przygotowane z ich własnych lub lokalnych produktów. Spróbowaliśmy omletów i były świetne. Pod wiatą jest też niewielki sklepik, w którym można zakupić warzywa, owoce, jajka i różne tradycyjne produkty w słoikach. Ceny są dosyć przystępne, biorąc pod uwagę jakość i ekologiczność tego, co się otrzymuje. Jest także opcja zwiedzania farmy z przewodnikiem, połączona z degustacją produktów, ale na to akurat niestety nie mieliśmy już wystarczająco czasu. Posiedzieliśmy trochę, ładując baterię spokojem i sympatyczną atmosferą tego miejsca. Zjedliśmy, a następnie wsiedliśmy na skuter i pojechaliśmy do Eulalii, aby jeszcze przed zachodem słońca wrócić na Falcora. Niemniej jednak spodobało nam się tak bardzo, że postanowiliśmy podjechać tam na lunch raz jeszcze. Kolejnego dnia z mariny wyjechaliśmy już z rana, ponieważ w planach mieliśmy wycieczkę po północnym wybrzeżu oraz jaskinię Cova de Can Marsa. To ja, Asia. To Michał. I nasz dom, Falcor. Od 4 lat żyjemy na naszym niewielkim jachcie, żeglujemy nim i poznajemy świat. Teraz rozpoczęliśmy nową przygodę i wyruszyliśmy Falcorem w rejs. Postanowiliśmy zabrać Was ze sobą, opowiadając Wam o naszej podróży, odwiedzanych miejscach oraz wspólnie z naszymi patronami na pokładzie Falcora przeżywać kolejne przygody. Trzeba przyznać, że przejażdżka północnym wybrzeżem oferuje przepiękną widokową trasę. Północ wyspy jest tą nieco bardziej dziką jej częścią. W głąb lądu więcej jest tu małych wiosek i farm, a wąskie asfaltowe drogi wiją się pomiędzy niewysokimi, ale ładnymi pagórkami. Za to w stronę wybrzeża otwiera się widok na nieco bardziej strome skały. A co więcej, ukształtowanie tej wyspy sprawia, że co kawałek znajdziecie tu nowe, piękne zatoki, a w wielu z nich przyjemne, piaszczyste plaże. Dla nas była to z jednej strony miła wycieczka na zakończenie roku, ale także i niezła okazja, ażby wstępnie przyjrzeć się tutejszym zatokom z myślą o znalezieniu ciekawych i dobrych do zakotwiczenia miejsc, gdy będziemy tędy płynąć ponownie wiosną. Przyjemnym zaskoczeniem okazało się odkrycie, że jak się wydaje, tutejsze zatoki różnią się od siebie wyraźnie i każdy może znaleźć tu coś pod swoje preferencje. W zatoce przy miejscowości Port de San Miguel znaleźliśmy hotel, restaurację i dość starannie utrzymaną plażę z bojkami kąpieliska, a wyłożone na zewnątrz drobne materiały budowlane sugerowały, że infrastruktura tej zatoczki będzie jeszcze odświeżana przed sezonem. Natomiast w zatoce Beniras klimat był już diametralnie inny. Poza kilkoma budynkami, które trzymały się chyba głównie na dobre chęci i mywią kupę, nie było tu prawie niczego. Jedyna dość zwyczajnie i niemłodo wyglądająca restauracja była teraz zamknięta. Za to zobaczyliśmy ludzi pływających w morzu i bawiących się z psami oraz grających na bębnach i cieszących się prostotą takiej właśnie chwili. Zdecydowanie czuło się tu nastrój spokoju, minimalizmu. Spodobało nam się tam, aż chciało się przysiąść i po prostu tam pobyć. Niemniej jednak tego dnia mieliśmy więcej punktów na naszej liście, a głównym z nich była jaskinia Can Marsa. Zaparkowaliśmy na pobliskim parkingu i udaliśmy się w jej stronę. Wejście do jaskini znajduje się na stromym zboczu przy zatoce o tej samej nazwie. Jaskinię zwiedzać można tylko z przewodnikiem po zakupieniu biletu na określoną godzinę. Musieliśmy jedynie trochę poczekać, bo następne zwiedzanie było dopiero za 40 minut, ale w tym miejscu czekanie zupełnie nie boli. Z tarasu niewielkiej kawiarni przy wejściu rozciąga się przepiękny widok na zatokę poniżej. Jest się też gdzie przejść. Zauważyliśmy nawet pojedynczy jacht zakotwiczony w przyzwoicie osłoniętym zakątku. Can Marsa, o ile, powiedzmy to sobie szczerze, pomimo że ładna,
nie jest najbardziej spektakularną jaskinią, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Na uwagę zasługuje jej historia, a właściwie historia ludzkiej przedsiębiorczości, która rzuca na to miejsce zdecydowanie ciekawsze światło. Już od wejścia w oczy rzuca się, jak niski jest tu pułap i jak mało przestrzeni, mimo że w sumie wielkość jest niemała i rozciąga się ona na obszarze ponad 8000 metrów. Wynika to z tego, że powstała wskutek uwięzienia bąbli powietrza w tworzącej się skale. Z czasem nastąpiły standardowe procesy geologiczne, powstały liczne typowe formy, takie jak stalagmity, stalaktyty, oraz pootwierały się wąskie wejścia. I właśnie przez takie jedno malutkie wejście, wysoko na niemalże pionowej skale, odnaleźli te jaskinie szmuglerzy kontrabandy. I na przełomie XIX i XX wieku obrali ją sobie za kryjówkę. I o ile to też nie jest nic niezwykłego, to na nas przede wszystkim zrobiło wrażenie, jak niesamowicie dzielni musieli być ci ludzie. Poza samą niedostępnością wejścia do jaskini, również i jej wnętrze było nieprzyjazne. Wszystkie przejścia, które widzicie, powstały dopiero, gdy nowy właściciel tego kawałka wyspy zdecydował się dostosować jaskinię do zwiedzania jako lokalną atrakcję, dużym nakładem prac kując w skale przestrzenie pozwalające na swobodne przemieszczanie się oraz przebijając zupełnie nowe, wygodniejsze wejście. Wcześniej jaskinia ta praktycznie w każdej części wyglądała tak. Co oznacza, że szmuglerzy, aby dostać się bardziej w jej głąb, gdzie składowali swoje towary, musieli czołgać się w ciemnościach, uważając na stalaktyty i szczeliny, a wysokość stropu nie pozwalała nawet na to, aby normalnie usiąść. Żeby sprawniej odnajdywać drogę, oznaczali ją węglem na suficie. I w wielu miejscach wciąż można dostrzec te znaki. Oczywiście, jak można się spodziewać, w przenoszeniu towarów przez wąskie przestrzenie świetnie sprawdzały się dzieci. Ponoć w późniejszych czasach badacze lokalnej historii dotarli do jednego z tych dzieci, wtedy już sędziwego mężczyzny, i z jego pomocą byli w stanie lepiej określić, jak to się wszystko odbywało. Jaskinia zakończyła swój szmuglerski okres, gdy na podstawie donosu lub, co bardziej prawdopodobne, po zmianie lokalnych sił, zorganizowany został najazd policji. Szmuglerów ktoś jednak uprzedził, bo wcześniej ewakuowali się wraz ze swoim dobytkiem. Nikogo nie złapano. We współczesnych już czasach urozmaicono to miejsce dla zwiedzających, wypełniając sadzawki płynącą wodą, a do niektórych nawet dodano bioluminescencyjne bakterie. Obejrzeć można też niewielki, sztucznie odtworzony wodospad z pokazem świateł. Kanmarsa jest ciekawym miejscem do zwiedzenia, zwłaszcza gdy pozna się jej opowieść. Warto jednak przyjść w mniej tłoczny dzień, aby móc spokojnie posłuchać przewodnika. Słońce zaczęło już nabierać wieczornych kolorów, powoli więc, podziwiając piękne krajobrazy, udaliśmy się wybrzeżem z powrotem w stronę Eulalii. Wieczorem w miejscowości była sympatyczna atmosfera i otwarte restauracje, ale w okolicach 22 wszystko zaczęło pustoszeć. My znaleźliśmy malutką restaurację prowadzoną przez przemiłych starszych państwa z zaskakującym arsenałem na ścianach, a następnie wróciliśmy na Falkora. I tak zakończył nam się rok. W pierwszy dzień nowego roku wstaliśmy wcześnie, ponieważ trzeba było rzucać cumy i ruszać. Czekało nas 150 mil drogi powrotnej do Kartagena. Prognozy pokazywały, że powinniśmy mieć wiatr w okolicach 20 węzłów z kierunkiem pozwalającym na pełny bajdewind do pół wiatru. Rano po okolicy chodziły niewielkie lokalne deszczowe chmury, ale szkwały z nich nie były zbyt mocne. Przeczekaliśmy więc trochę, aby trafić na spokojniejszy moment i opuściliśmy port w Eulalii. Plan był taki, żeby popłynąć prosto do Kartageny, aby być tam z powrotem jeszcze w weekend. Początkowo, gdy żeglowaliśmy wzdłuż wybrzeża Ibizy, warunki były jeszcze niezłe. Schowani przed falą mogliśmy obserwować pojawiające się co chwilę nowe tęcze. A szkwały spod niewielkich chmur były jak najbardziej akceptowalne. Na przemian padało i przejaśniało się, a czasem zlewało nas krótkim deszczem. Jeden z rzadkich dni na Ibizie, kiedy padł. Tam się takie może żegluje. Niestety po wyjściu trochę dalej zza obszaru wysp, warunki powoli zaczęły być coraz trudniejsze. W nocy wiatr wzmógł się w porywach do 30 węzłów i niestety zaczął odkręcać do zachodniego, co sprawiło, że Falkor, idąc najostrzej jak potrafi, oddalał się od lądu. No dobra, dzisiaj jesteśmy mizerni. Trzeba było zmienić kurs. Choroba morska nas męczy. Pogoda się nie sprawdziła i wieje dużo bardziej niż miało, a Falkor nie chce płynąć pod wiatr.
tak ostrych warunkach, także jest świetny początek nowego roku. Zmieniliśmy kurs na Altea. Uznaliśmy, że parcie na siłę w stronę Kartageny nie ma sensu. Mimo zmiany kursu i tak szło dość powolnie, więc kolejny wieczór zastał nas na morzu. Wiatr i prawdopodobnie także lokalny prąd sprawiał, że na silniku szliśmy pod koniec z prędkością poniżej 3 węzłów. W końcu po 1,5 dni na morzu zamiast do Kartageny dopłynęliśmy do Altei, będącej zaledwie 80 mil od miejsca, z którego wyruszaliśmy. Gdyby nie zmęczenie i frustracja na niewygodną zmianę planu, pewnie dużo bardziej ucieszyłoby nas odwiedzenie Altei po raz drugi, tym razem z morza. Marina była tam bardzo przyjemna, a widoki na wzgórze i Stare Miasto absolutnie przepiękne. Niemniej jednak potrzebowaliśmy wrócić możliwie szybko do Kartageny, aby Michał mógł powrócić do normalnych warunków pracy, a ja żebym mogła zająć się ponownie falkorowymi projektami. Niestety pogoda miała się znowu psuć. Zdecydowaliśmy jednak przemieścić się jeszcze do Santa Poli, aby skrócić już choć trochę dystans i tam przeczekać kolejne 3 dni gorszych warunków. Więc z rana opuściliśmy Altea i pożeglowaliśmy na południowy zachód. Tym razem żeglowało się nieźle, więc mieliśmy szansę nieco odpocząć, podziwiając ciekawą linię tego fragmentu wybrzeża. Po drodze mijaliśmy słynny Benidorm, miejsce będące już niemal historycznym symbolem rozwoju zmasowanej turystyki w Hiszpanii, obsługujące olbrzymie ilości tzw. package holidays. Zaczęło się to w latach 50., gdy w efekcie kryzysu i podupadania rybołówstwa Rada Miasteczka zdecydowała się na radykalną przebudowę lokalnej struktury ekonomicznej. W efekcie, w szybkim tempie mała rybna osada zmieniła się w miejsce wypełnione wysokimi hotelami i turystycznymi rozrywkami. Dziwny i ciekawy widok, który bardzo wyraźnie kontrastuje z będącą tuż obok Alteą. Po kilku godzinach żeglowania dopłynęliśmy do Santa Poli. Marina była nawet niezła, ale niestety złośliwie miała słaby internet, co trochę nam utrudniało pracę w oczekiwaniu na pogodę. Nagrodą pocieszenia okazała się absolutnie urocza restauracja Benissimo, w której trochę poczuliśmy się jak u babci na obiedzie. O Jezu, jak oni karmili. Każdego dnia pełno było w niej lokalnych mieszkańców, a do tego chyba obrali sobie za cel, aby nikt od nich nie wyszedł, nie będąc totalnie obchany jedzeniem. Ogromnie sympatyczna obsługa, normalne ceny i lokalne, dość proste, ale pyszne jedzenie, w szczególności ryże, sprawiły, że przez cały ten pobyt w Santa Poli stołowaliśmy się u nich. W końcu pojawiło się światło w tunelu. Czas ruszać. Tym razem już prosto do Kartageny. Dopłynęliśmy już sprawnie i bez problemów. I dobrze, że dotarliśmy z powrotem, nie bardzo spóźnieni, ponieważ mieliśmy jeszcze w planie odwiedzić na początek roku pewien wyjątkowy statek, który zatrzymał się w Kartagenie na trochę i miał wkrótce wyruszać w dalszą drogę. Była to Nao Victoria, w pełni działająca replika Wiktorii, która jako pierwsza opłynęła świat. Należała ona do floty 5 statków, które w sierpniu 1519 roku wraz z 265 członkami załóg pod dowództwem Ferdynanda Magellana wyruszyły z Sewilli, aby odkryć zachodnią drogę do wschodniej Indonezji na potrzeby handlu przyprawami. W kolejnych etapach statki tej niewielkiej floty, napotykając trudności każdego rodzaju, kończyły swoją podróż. Ludzie ginęli lub dezerterowali. Kilkukrotnie wybuchały bunty. Sam Magellan zginął w bitwie z jednym z lokalnych plemion na wyspie Mactan, na obecnych Filipinach. A wkrótce potem mianowani w jego miejsce dwaj nowi przywódcy wyprawy zostali wciągnięci w pułapkę i także zabici. Tylko statki Trinidad i Victoria dotarły do celu, czyli do wysp Maluku, gdzie nawiązano kontakty handlowe. Niestety stan Trinidadu nie pozwalał już na dalszą podróż do Hiszpanii. Victoria została sama. Po opłynięciu Afryki dotarła z jedynie 18 osobami po ponad 3 latach od wyruszenia z powrotem do Sewilli, stając się tym samym pierwszym statkiem w historii ludzkości, który opłynął świat. Natomiast Nao Victoria, dla uhonorowania tego osiągnięcia, w latach 2004-2006 również opłynęła świat. Co zasługuje na szczególną uwagę, pierwotnie konstrukcja statku nie przewidywała żadnych kabin dla załogi. Jedynie kapitan posiadał swoją kwaterę, gdzie również przechowywano mapy, dokumenty i inne cenne przedmioty. Przestrzeń pod pokładem przeznaczona była w całości na ładownię i wstęp do niej miał tylko kwatermistrz. Załoga natomiast zarówno pracowała, jak i odpoczywała oraz spała przez cały czas na pokładzie.
Nao Victoria jest nie tylko repliką do zwiedzania, ale i statkiem szkoleniowym, więc można również spotkać załogantów, którzy aktualnie na nim żeglują i z nimi porozmawiać. Ależ piękny jest ten statek. Mimo, że to replika, a nie oryginał, czuliśmy się naprawdę przejęci, mogąc stąpać po jego pokładzie. To był jednak dobry początek roku. A więc tak zakończył się nasz świąteczny rejs. Nowy rok zaczął się nam niełatwo, ale choć z pewnymi trudnościami, dotarliśmy z powrotem do Kartageny. Wymuszona okrężna droga wymęczyła nas nieco i ukradła nam reflektor radarowy. No cóż, i takie żeglowanie się zdarza. Czasem po prostu prognozy się nie sprawdzają i trzeba sobie z tym radzić, dostosowując plany. Cieszymy się jednak, że mieliśmy szansę poznać nieco Ibizę i Formenterę. Zdecydowanie miały urok o tej cichej porze roku. Niesamowicie było natomiast już po powrocie stanąć na pokładzie statku, który opłynął świat, i spojrzeć znad jego burt na morze.